Izaja, cię tutaj widziałem rano, jak przemykałaś właśnie na nagrania sotę bez makijażu. Teraz jesteś full glam. I zastanawiam się, jak długo... 14 godzin później. No właśnie, jak długo trwają takie przygotowania do nagrań? Słuchaj, ja mam tak, że mam swoją stałą ekipę, z którą współpracuję i my po prostu... Masz taki beauty team, tak? Tak, i po prostu fryzjera i make-upistę. I oni mnie po prostu już tak znają, że są w stanie mnie przygotować naprawdę bardzo szybko. Czyli? Ile to zajmuje? Ile to jest dla ciebie bardzo szybko? Nie, znaczy to zależy, wiesz, jak ktoś nam daje 2 godziny, tam siedzimy i sobie powoli się malujemy i gadamy i pijemy kawkę, więc wykorzystujemy sobie 2 godziny, ale jak na przykład mamy 40 minut na zrobienie, też nie ma problemu, pyk jest. Tak. Także ja się śmieję na przykład z Bartka, który robi u mnie makijaże i zresztą właśnie to też jest ważne, że w moim programie jestem nie tylko ja, ale też mam team osób, które pracują przy tej produkcji, są pokazane w programie. No i między innymi Wojtek robi fryzury panom młodym, Bartek je maluje, więc one mają zapewnioną przepiękną metamorfozę. Są panie w moim salonie, które pomagają w znalezieniu idealnej stylizacji. Są dziewczyny, z którymi tak naprawdę na żywo współpracuję przy organizacji wesel i one tam pracują, jedna przy dekoracji, druga koordynuje wszystko, więc tak naprawdę mam świetny team. Ale właśnie do Bartka się ostatnio... Z Bartkiem się ostatnio śmiałam, że tak naprawdę jakbym go w nocy obudziła, to z zamkniętymi oczami byłby w stanie chyba tą moją twarz pomalować, no bo już ją tak dobrze znamy, pracujemy tak dużo, my jesteśmy no prawie codziennie na planie, no bo nagrywamy 3 programy jednocześnie, plus ja jeszcze muszę nagrywać programy na swój YouTube, więc ja jestem na zdjęciach bardzo, bardzo często, no więc jesteśmy już tak zgrani i w sumie już tak sobie życia bez siebie nie wyobrażamy i to nie chodzi o to, że ja nie wyobrażam sobie bez makijażu, tylko po prostu już jest to taki rodzaj, nawet nie kumpelstwa, tylko chyba przyjaźni, bym powiedziała. Oni, wiesz, wiedzą wszystko, co u mnie się dzieje, co u mnie słychać, czy mam lepszy humor, czy gorszy. Oni wiedzą, jak sobie ze mną radzić, jak, wiesz, rozładować ewentualne napięcie. Więc to, że mam też chłopaków zawsze przy sobie, no jest ogromnym dla mnie wsparciem, pomocą, ale też jest super, że wspólnie możemy coś nowego realizować. Jezu, ja za dużo gadam, tak? Nie, nie, bardzo, bardzo fajnie się ciebie słucha. Po to zadaję pytanie, żebyś odpowiadała, więc super. Zastanawiam się, ile... Jestem nakręcona tym programem, wiesz, już po prostu, cała aż... Czekamy z niecierpliwością. A ile osób zatrudnia Izabela Janochowska? No bo ty jesteś już marką i prowadzisz no, wiele działalności, tak jak wspomniałaś. Ile osób zatrudniasz? Myślę, że w tej chwili to jest około 60 osób na jakby na stałe. Wow. Ale gdzie najwięcej, w której dziedzinie tutaj? No wiesz co, mamy całą redakcję, która prowadzi największy w Polsce portal o tematyce ślubnej. Mamy cały e-commerce, czyli sklep internetowy, tam też pracuje masa ludzi. Przy tym wszystkim musi pracować taki cały dział IT, który ogarnia te wszystkie, wiesz, komputery, systemy i tak dalej. Potem osobno w ogóle mamy dział produkcji telewizyjnej i internetowej. Ale z tymi osobami to było jeszcze więcej, bo tam mamy bardzo dużo osób, które nie są na pełnym etacie, tylko to są osoby, które przychodzą do nas tylko w momencie, kiedy są potrzebne na nagrania. Przepraszam. No oprócz tego jest cały concept store, czyli salon, gdzie panie pracują. Potem jest cały dział pracownia krawiecka, czyli panie krawcowe i dział projektowy. No dużo tego jest. Brzmi jak korporacja. No trochę tak, tylko że... To jest taka korporacja, może patrząc globalnie na wielkość, ale tam to jest zdecydowanie rodzinna firma. Tam nie ma takich, wiesz, korporacyjnych zasad. Trochę sobie chyba milej pracujemy niż w korpo. Wciąż szukasz nowych osób? Zatrudniasz, tak? Regularnie szukamy nowych osób, bo ta firma bardzo, bardzo się rozwija, więc ja regularnie wrzucam do siebie, hej, wchodźcie na Wedding Dream, zakładka kariera, bo są nowe stoliki, te stołki do zajęcia, także... I kogo teraz szukasz? O Jezu, tak nawet na bieżąco nie wiem, jak te osoby się zmieniają, ale jest tego super dużo zawsze. Także zachęcam, ze mną się fajnie pracuje. Jeszcze króciutkie pytanka, dobrze, bo widzę, że tu mało czasu. Iza, tutaj dzisiaj widzę, nie masz na sobie skarpetek, ale siecią wstrząsnęła informacja, że twoje skarpetki kosztują 700 zł. Skarpetki Gucci, tak? Wiadomo, że pani Janochowska to skarpetki Gucci. Czym one się różnią od takich skarpetek za 30 zł? Wytłumacz. Ceną! No właśnie, chyba tylko tym. Ale nie wiem, ja na pewno nie kupiłam skarpetek za 700 zł. Sprawdzaliśmy skarpetki Gucci i twoje 150 euro, czyli około 700 zł. Nawet nie liczysz, tak? Nie odnotowałaś tego, że masz takie skarpety? Nie. To są skarpetki z działu dziecięcego i kupione na promocji. Przysięgam. Czyli ile? Może 500, tak? Nie no, przestań gadać takie głupoty. W życiu bym nie wydała takich pieniędzy na skarpety, bo to jest absolutna bzdura, bo są gorsze od takich normalnych, milutkich, bawełnianych właśnie.
się z nimi pożegnałam.